Oblężenie Jasnej Góry. W 1655 roku, między 18 listopada a 27 grudnia, podczas potopu szwedzkiego, pod wpływem służącego szwedzkiemu władcy generała Bykarda Müllera, doszło do oblężenia Jasnej Góry. Celem szwedzkich wojsk było zdobycie klasztoru jasnogórskiego. Zadanie to wydawało się banalne, proste dla Szwedów, gdyż byli oni militarnie znacznie potężniejsi od polskich wojsk. Polskie siły zbrojne były wówczas osłabione i liczyły zaledwie 160 żołnierzy, 20 szlachciców i 70 zakonników. Z drugiej strony szwedzkie siły liczyły 3200 żołnierzy oraz 17 dział. Obrońcy klasztoru dzielnie walczyli przez 40 dni, wykazując się wielkim bohaterstwem. W Wigilię Bożego Narodzenia Szwedzi, zniechęceni dotychczasowymi niepowodzeniami, zaniechali zdobywania klasztoru i walka zakończyła się zwycięstwem Polaków.